Cześć, tu Gabrysia. Fajnie, że oglądacie Szkółko Wieści. Co to znaczy, że Boże dzieci dzielą się Ewangelią? Ewangelia to, inaczej mówiąc, dobra nowina. Czyli jak ktoś dzieli się Ewangelią, dzieli się tym, co dobre. To znaczy, że na przykład komuś, kogo znam, opowiem o Panu Jezusie, bo On jest tym dobrym, które mam w swoim sercu. Więc to, co mam dobrego, podaję dalej. To znaczy, że Boże dzieci opowiadają o Jezusie. To znaczy, że mamy się dzielić dobrą nowiną i Słowem Bożym i możemy też się cieszyć radością. Boże dzieci dzielą się Ewangelią, to znaczy, że każdego dnia chcą świadczyć o Panu Bogu. Chcą o Nim mówić zarówno swoimi słowami, opowiadać, jaki jest dobry, ale chcą też pokazywać swoim życiem, to tym, jak się zachowują, tym, co robią albo czego nie robią, po to, aby chwalić Pana Boga. Ciekawe, co dzisiaj w temacie dnia. Posłuchajcie. Cześć, Szkółko Wieści, z tej strony ksiądz Marek. Słyszałem, że dzisiaj macie wybrać się w bardzo daleką podróż. Tak się złożyło, że ja też bardzo lubię wędrować, co może widać po moim plecaku. I właśnie dzisiaj chciałbym coś z wami podzielić takimi kilkoma rzeczami, które zabieram właśnie na swoje długie wędrówki. Więc chodźcie, idziemy rozbić obóz i pokażę wam, co mam ze sobą w plecaku. Na pewno jak idziemy, musimy zadbać przede wszystkim o swoje schronienie. Ja zabrałem ze sobą dzisiaj hamak oraz płachtę biwakową, czyli taka tkanina przeciwdeszczowa o wymiarach 3x3 metry. To sprawia, że możemy z czegoś takiego zrobić bardzo wiele różnych konfiguracji, które nas będą ochraniać przed deszczem, przed wiatrem i dają nam schronienie, więc zobaczcie, jak to dzisiaj rozstawiłem. I udało się nam się rozstawić. Tak to wygląda. Zadaszenie oraz hamak, na którym możemy na przykład spędzić noc. Nie musicie się naprawdę bać. Taki oto hamak jest bardzo trwały, wytrzymuje dużo, a ja nie przedłużam, bo mamy mało czasu, żeby powiedzieć, co takiego potrzebujemy na te długie wędrówki i co ja ze sobą zabieram w swoim plecaku. Nieważne, czy śpimy w hamaku, nieważne, czy śpimy w namiocie, który jest na pewno wygodniejszy, namiot jest na pewno bardziej bezpieczny, ale zajmuje więcej miejsca, jest nieco bardziej cięższy. Na pewno potrzebujemy dobrego śpiwora. W zależności od temperatury, kiedy potrzebujemy, jest lato, wtedy mniejszy, na temperatury nieco wyższe, kiedy jest zima, potrzebujemy naprawdę bardzo dużego. Do tego dodatkowo potrzebna jest nam tak zwana izolacja, czyli materac bądź karimata, która będzie nas oddzielać od zimna, na które leżymy, by nie oddawać swojego ciepła po prostu temu, co jest pod nami, bo to jest czasami niestety bardzo ubolewające, także w hamaku, że kiedy na przykład leżymy, śpimy, wtedy mamy bardzo zimno od spodu. Ale przecież nie chodzi tylko o to, żeby nas nie padało, żeby nas nie wiał wiatr, ale także chodzi o to, że kiedy jesteśmy bardzo daleko, idziemy kilka dni, nie mijamy sklepów, restauracji, schronisk, wtedy także musimy sami gotować. Więc tak, jeśli gotujemy, moi drodzy, potrzebna nam będzie na pewno kuchenka gazowa. Szybka, niezawodna, bezpieczna możliwość gotowania. O, to jest taka zwykły kartusz gazowy, do którego możemy taki mały palnik przymocować. Na tym palniku między innymi możemy postawić jakieś naczynie, ugotować wodę, zrobić herbatę, kawę, bądź nawet obiad. Także potrzebne nam będzie źródło ognia. Nie tylko zapalniczka, gdzie może skończyć się gaz, ale także między innymi zapałki. Ale co się stanie, jeśli na przykład będzie bardzo padać i wszystko będzie być mokre? Wtedy przyda nam się krzesiwo, z którego po prostu możemy wydobywać tak zwane iskry, gdzie możemy nawet rozpalić ognisko, ale pamiętajcie, że rozpalanie ogniska nie jest do końca bezpieczne. Jeśli już coś ugotujemy, musimy także mieć naczynie, w którym to zjemy. Łyżka to jest łyżka, widelec i nóż w jednym. Takie minimalistyczne rozwiązanie. No a teraz pytanie, na czym gotujemy? Woda. Woda zawsze nam jest potrzebna. Bez wody człowiek nie jest w stanie przeżyć. Dlatego woda jest priorytetem na szlaku. Gdziekolwiek się udajemy, musimy mieć dostatek wody, bo wodę pijemy. Na wodzie także przecież gotujemy. Ja na przykład kiedy gotuję sobie na takim małym czajniczku.
który można dać czy to na ognisko, czy to na przykład na taką kuchenkę gazową, jeśli ona byłaby skręcona i w tej sytuacji bez żadnego problemu możemy zrobić sobie coś, co mamy ze sobą. Czy to jakiś kisiel, budyń, czy to może niezdrowo, ale jednak jakaś zupka chińska, bądź takie tak zwane dania liofilizowane. Są to dania specjalne, które są odsączone z wody, by tam po prostu sobie wziąć, dolać wody i wtedy mamy naprawdę bardzo dobre jedzenie. Czy po prostu ugotować sobie od początku zupę, ryż, makaron, kto co woli. Więc oprócz tego wszystkiego, co tutaj mamy, potrzebujemy jeszcze coś, o czym na początku nie powiedziałem, a powinienem powiedzieć. Czyli to, co nas będzie kierować. Mapa, przewodnik, bądź, jeśli umiemy się jeszcze obsługiwać, kompas. Byśmy wiedzieli, gdzie mniej więcej jesteśmy, w jakiej orientacji. Także, jeśli coś by nam się stało, nam czy komuś innemu, apteczka. Bez apteczki się nie ruszamy, bo pomoc zawsze jest najważniejsza i trzeba mieć to po prostu pod ręką. I jeśli idziemy z telefonem, trzeba wezwać gdzieś pomoc, a bateria aby się miała rozładować, bo idziemy kilka dni, warto ze sobą mieć jakieś inne źródło tak zwanego prądu czy energii, czyli wziąć na przykład powerbanka z kablami, by mieć pewność, że kiedy idziemy w tej sytuacji, nic złego nam się nie powinno stać i będziemy mogli wezwać pomoc. To tyle, moi drodzy, dla Was ode mnie. Mógłbym mówić tutaj naprawdę z godzinę, ale nie mamy tyle czasu. Ja sobie tutaj poleżę jeszcze teraz w hamaku, popatrzę sobie na ten piękny las, a Wam życzę dobrych szkółkowieści. Cześć! Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Jak widzicie, spakowałam się zgodnie z sugestiami księdza Marka i wybieram się na wycieczkę z góry. Tam jest mój cel. Tak jak mapa jest nam potrzebna na szlaku, tak w naszym życiu potrzebne nam jest Boże Słowo, które jest takim naszym przewodnikiem. Ono pokazuje nam, jak mamy postępować, jak mamy żyć, żeby żyć dobrze, żeby żyć zgodnie z tym, czego oczekuje od nas Pan Bóg. Paweł i Barnaba bardzo dobrze znali Boże Słowo i postępowali według niego. Ono mówiło im, jak mają postępować, co mają robić, ale przede wszystkim mówiło im o tym, że Bóg chce, żeby innym ludziom mówili o Panu Jezusie. I tak Paweł z Barnabą robili. Oni opowiadali o Panu Jezusie wszędzie tam, gdzie byli. We wszystkich miejsc, do których zdążali. Boże Słowo i dla nas w naszym życiu ma być takim przewodnikiem. Abyśmy wiedzieli, jak mamy postępować, abyśmy wiedzieli, jak mamy żyć. I Boże Słowo też nam mówi o tym, że mamy innym ludziom opowiadać o Panu Jezusie. Paweł i Barnaba tam, gdzie szli, najpierw szli do synagogi. Miejsca modlitwy i słuchania Bożego Słowa dla Żydów. Oni sami byli Żydami i ta kultura i religia były dla nich bliskie. My też, kiedy najpierw chcemy innym opowiadać o Panu Jezusie, powinniśmy im opowiadać tam, gdzie jesteśmy. W szkole, w przedszkolu, na podwórku. Jeżeli tak jak Paweł i Barnaba kochamy Pana Jezusa, to będziemy chcieli opowiadać o Nim naszym kolegom tam, gdzie jesteśmy. Woda i pożywienie są nam potrzebne na wędrówkach. Zupełnie niezbędne do tego, żebyśmy mieli siłę iść. Zupełnie niezbędne do tego, żebyśmy doszli tam, gdzie chcemy. Taką rolę w naszym życiu powinna pełnić modlitwa. Paweł i Barnaba z pewnością wiele się modlili. Rozmawiali z Panem Bogiem o tym, co ich dzisiejszego dnia spotkało, ale mówili też Panu Bogu, prosili o to, co miało dopiero przyjść. Mówili Panu Bogu o tych wszystkich ludziach, których dopiero mieli spotkać, aby mieli sposobność opowiedzenia im o Panu Jezusie, pokazania, jak bardzo On ich kocha i jak bardzo się o nich troszczy. My też możemy innym opowiadać o Panu Jezusie, ale przede wszystkim powinniśmy się właśnie o nich modlić, żebyśmy mieli tą sposobność do opowiedzenia innym o Nim. Niektórzy ludzie chętnie słuchali o Panu Bogu i Panu Jezusie. Tak było na przykład na Cyprze, gdzie prokonsul miasta Sergiusz Paweł, kiedy usłyszał
o Panu Jezusie, to uwierzył w Niego. Ale nie wszyscy ludzie byli chętni, aby słuchać. Niektórzy byli bardzo przeciwni temu, co mówił Paweł i Barnaba. Tak bardzo, że wypędzali ich ze swoich miast, a nawet ich kamieniowali. Czy Paweł i Barnaba zniechęcali się tymi trudnościami? Nie. Oni szli dalej. Szli do kolejnego miasta, aby tam również opowiedzieć o Bogu ludziom, których tam spotkają. Oni tak bardzo kochali Pana Jezusa, że chcieli, aby każdy człowiek, którego spotkają, miał tą możliwość. Nieważne, czy ich słuchał, czy nie. My również możemy napotykać na różne trudności, kiedy będziemy chcieli innym opowiadać o Panu Jezusie. Może nasi koledzy nie będą chcieli nas słuchać. Może będą się z nas wyśmiewać. Może nie będą chcieli, żebyśmy byli z nimi w paczce. Pomimo tego powinniśmy mówić im o Nim. Bo Pan Jezus chce troszczyć się o wszystkich, chce kochać wszystkich i chce, żeby wszyscy Go poznali. Jeżeli jeden Twój kolega nie będzie chciał Cię słuchać, to opowiedz o nim następnemu. Kiedy Pawła i Barnaby nie chcieli słuchać Żydzi, oni zwrócili się do pogan, czyli ludzi, którzy wierzyli w różne bożki i bóstwa. W tamtym czasie bardzo wielu ludzi wierzyło w wiele bóstw, wiele bożków. Dzisiaj także są ludzie, którzy nie wierzą w Boga, ale wierzą w pieniądze, sławę, w pozycję społeczną, wiedzę. Im także powinniśmy opowiadać o Panu Bogu. Tak jak Paweł i Barnaba, którzy zwrócili się do pogan, tak my możemy mówić wszystkim, po prostu wszystkim o Panu Bogu. Uff, udało się. Osiągnęłam mój dzisiejszy cel. Jestem na szczycie wzgórza, na wieży widokowej, skąd roztacza się wspaniały widok na okoliczne wzniesienia. Warto było tutaj przyjść, aby móc to wszystko zobaczyć. Wokół nas jest jeszcze wiele gór, wiele wzniesień, które na pewno warto zobaczyć. Apostoł Paweł i Barnaba nie zatrzymali się na Cyprze, na Azji Mniejszej, ale wyruszali w kolejne podróże, aby kolejnym ludziom opowiadać o Panu Jezusie. Oni chcieli dotrzeć wszędzie, aby wszystkim wokół móc właśnie o Nim opowiedzieć. My też powinniśmy ludziom wokół nas mówić o Panu Jezusie i pokazywać naszym życiem, kim Pan Jezus dla nas jest. Tak, jak to czynili apostoł Paweł i Barnaba. Na kolejne ich przygody zapraszam Was już w kolejnych szkółkowieściach. Do zobaczenia! Oglądajcie z nami Kącik Misyjny. Witajcie! Jestem dziś w podróży. Podobnie jak część swojego życia w podróży spędził apostoł Paweł. On przemieszczał się z miasta do miasta, aby opowiadać ludziom Boże Słowo, aby opowiadać Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Te podróże dziś nazywamy podróżami misyjnymi. A wiecie, że w dzisiejszych czasach również ludzie żyją podobnie jak apostoł Paweł, wyjeżdżają do dalekich krajów, aby opowiadać Ewangelię o Panu Jezusie, aby opowiadać dobrą nowinę? Wyjeżdżają do krajów, gdzie ludzie nie znają jeszcze Jezusa, gdzie Biblia nie została jeszcze przetłumaczona na ich język, gdzie nie mogą przeczytać o tym sami. Bardzo często podróże te są dosyć niebezpieczne, ponieważ wiara w Jezusa na przykład jest tam zabroniona, a czytanie Biblii jest surowo zakazane. Dlatego często wyjeżdżają tam pielęgniarki, lekarze, nauczyciele, którzy nie tylko opowiadają o Bogu, ale również tworzą szkoły,
uczą dzieci czytania, pisania, tworzą szpitale, przychodnie. W tych przychodniach leczą miejscową ludność, a przy okazji opowiadają im o tym, co jest najważniejsze. O tym, że jeżeli przyjmiemy Pana Jezusa do swojego serca, możemy mieć życie wieczne w niebie. Moi drodzy, chcę Was dzisiaj zachęcić do tego, abyście w swoich modlitwach pamiętali właśnie o tych ludziach, którzy dziś, podobnie jak kiedyś apostoł Paweł, wyruszają w daleką podróż, aby być misjonarzami. Pamiętajcie o tym, aby modlić się o ich bezpieczeństwo w tych krajach, ale aby modlić się także o to, żeby udało się przetłumaczyć Boże Słowo na jak najwięcej języków, żeby jak najwięcej ludzi mogło usłyszeć Ewangelię o naszym Zbawicielu. Módlcie się też o dzieci, które mieszkają w tych krajach, aby mogły chodzić do szkoły, mogły nauczyć się czytania i pisania. Módlmy się o to, aby ludziom nigdy nie zabrakło wody, która jest niezbędna do życia. Módlmy się o to, żeby Pan Bóg był częścią życia także tych ludzi. Zachęcam Was do modlitwy i pozdrawiam bardzo serdecznie. A teraz kącik dla tych, którzy lubią czytać. Witajcie w księgarni Warto. Dzisiaj chciałabym Wam, ale tak może przede wszystkim Waszym rodzicom, polecić szczególną serię Trzy książeczki, bardzo wartościowe oczywiście. Bóg rozmawia ze mną, jak pokonać strach. Bóg rozmawia ze mną o wdzięczności i o przyjaźni. Dlaczego te książeczki są takie wyjątkowe? Dlatego, że historie w nich opowiedziane nawiązują do Biblii. Każdy z bohaterów tych książek, poruszający problem strachu, wdzięczności, przyjaźni, czyta Boże Słowo codziennie. Czyta i zna wiele wersetów biblijnych. Mało tego, te wersety biblijne sprawiają, że chce rozmawiać z tym, od kogo te wersety słyszy. Czyli mamy w tej książeczce nie tylko przepracowany temat przyjaźni, wdzięczności czy strachu, ale również jest tutaj wielka zachęta do tego, aby dziecko o tych właśnie sprawach codziennie rozmawiało z tym, który zna nas najlepiej, tym, który nas do życia powołał, z najlepszym przyjacielem dzieci, z Jezusem Chrystusem. Dlatego jeszcze raz chcę pokazać i zachęcić do zakupu takich małych książeczek. Jest ich póki co trzy. Jak Bóg rozmawia ze mną, jak pokonać strach, o przyjaźni i o wdzięczności. Te książki kupujcie w księgarni Warto tutaj w Cieszynie na Wyższej Bramie 29, ale również przez stronę internetową. Zapraszamy do naszego sklepu www.warto.com.pl. A teraz będą prace plastyczne. Chciałabym Wam zaproponować zrobienie dzisiaj takiego szalonego anioła. Będziemy do tego potrzebować zaledwie kilka elementów. Drewnianą łyżkę, papier w kolorze żółtym, złotym albo takim kremowym, papier w kolorze czerwonym i albo kawałek futerka, albo włóczkę, z której zrobicie włosy naszemu szalonemu aniołowi. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od złożenia na pół tej beżowej kartki i wycinamy z niej kształt skrzydeł. Zaczynamy tak, jakbyśmy chcieli wyciąć pół serca. I kiedy już się zbliżamy do dołu, tak jakbyśmy chcieli serce zakończyć, to odkręcamy się trochę w tą stronę. I tu robimy taki róg. I w ten sposób wyszły nam piękne skrzydła anioła. Bierzemy klej na gorąco. Uwaga, róbcie to tylko pod kontrolą kogoś dorosłego. I klejem na gorąco przyklejamy nasze skrzydełka. Skrzydła już mamy. Teraz wycinamy serduszko. Też możecie złożyć kartkę na pół i wyciąć pół serduszka. Ja spróbuję wyciąć serduszko w całości. Mamy serduszko.
i znowu przyklejamy je kropelką kleju. Teraz musimy przykleić włosy. Włosy naszego szalonego anioła już są przyklejone. Czego nam brakuje? Twarzy. Malujemy mu takie zamknięte oczka. One są najłatwiejsze do narysowania, bo taki łuk. Drugi łuk, można narysować rzęsy, wtedy widać, że to jest anielica. I taki nosek malutki i uśmiechnięta buzia. I już moja pierwsza anielica ma swoją towarzyszkę. Zachęcam Was do zrobienia takiego anioła, a jak zrobicie ich więcej, możecie zrobić potem rodzicom jakieś przedstawienie albo mały spektakl. Miłej zabawy i do zobaczenia znów. Dzięki dziś za ten odcinek i oglądajcie inne odcinki, dajcie łapki w górę i komentarz.